Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gary w NBA 2K21 Houston Rockets na moim kanale. Dzisiaj, nie wiem, który sezon, chyba czwarty? Nie pamiętam, ale chcę dzisiaj skończyć nagrywać, wrzucić materiały, które nagrałem bardzo dawno temu, więc dzisiaj będą dwa odcinki. Na początku dzisiaj jest salary cap. Mamy trochę potężne kontrakty, myślę, że Woodem, czy takim Mark Cannonem, czy Kevinem Porterem możemy tradować, czy też McCollumem. Może McCollum jakiś uda mi nam się kogoś pozyskać ciekawego za niego. No bo widzimy w tamtym sezonie jakoś nie dawał rady. No i tak to będzie wyglądać. Jabari Smith w pierwszej piątce, no nasz debiutant z tamtego sezonu, który naprawdę spisał się świetnie. Mówiłem, że to będzie taki mały steal tamtego draftu. No i na razie zapowiada się, że będzie tym stealem, no bo to jest naprawdę zawodnik utalentowany. I zobaczmy, czy Houston Rockets w końcu zagra. W końcu osiągniemy coś więcej niż pierwszą rundę, jakiś lepszy bilans. No więc co, no przechodzimy do sezonu, bo czemu nie? No i tutaj pierwsza wymiana, Paul George. Stwierdziłem, że Paul George może być lepszą opcją niż CJ McCollum. No i zobaczymy, czy ta wymiana coś w ogóle da. Tutaj szukałem kolejnej wymiary, nie miałem kogoś podkoszowego, Kevin Porter Jr. Wysoki kontrakt, więc wziąłem Bola Bola. Miałem tam Chrisa Wooda, ale chyba tylko jego. Więc wziąłem też Bola Bola. No tutaj Christiana Wooda chciałem wytradować. Takie trochę dziwny trade. A nie, no miałem trochę pod koszem. Miałem Durena, miałem Fostera. I pozyskałem kogoś rzucającego jak Bogdanowicz. Ale ten sezon jest najgorszym naszym sezonem w tej karierze. 33 zwycięstwa, 49 porażek. LaMelo Ball MVP. Victor Wembanyama Rookie. No ten sezon był tragiczny, ale dużo kontuzji było w tym sezonie i dlatego tak to wyglądało. No właśnie nie wiem, o co chodzi w tych grze, że Kate Cunningham, ta w Bostonie grał za 5 punktów, potem znowu w Nowym Jorku. Jest to strasznie dla mnie irytujące, no ale co zrobić. W tym roku Jamesa Borrego, a LaMelo Ball 37 punktów. No dobra, zobaczymy, czy Charlotte Hornets zdobędzie swoje pierwsze mistrzostwo NBA w historii. Przechodzimy do statystyk. Na zachodzie najlepsze Pelicans, 49 zwycięstw tylko. Żadna drużyna nie osiągnęła powyżej 50. I tak naprawdę jesteśmy gorsi, lepsi tylko od Portland, Utah i Dallas z Luka Doncicem wielkim. Jeśli chodzi o wschód, tutaj widzimy, że 3-4 drużyny wygrały powyżej 50 spotkań. Czyżby to był sezon, w którym zdobędzie mistrzostwo ktoś ze wschodu? Zaraz się o tym przekonamy. Przejdźmy do statystyk. Shai Gilgeous Alexander, no tak gra w Atlancie. Ale w tym sezonie zagrał w zaledwie 50 spotkaniach. Graliśmy bez swojego lidera. Paul George, no raczej nie był dobrą opcją. Na razie te trady mi nie wychodzą. Zobaczymy, jak będzie potem. Jabari Smith poprawił swoje statystyki względem pierwszego sezonu. Ball Ball, myślę, że to będzie spoko. Zamykają Martin, tuż tacy rezerwowi. Dalej Quidhead, mam z nim naprawdę też duże nadzieje. I reszta to już zapchaj dziury. Najlepszym strzelcem Jason Tatum, potem LaMelo Ball, Luka Doncic, Trae Young, Donovan Mitchell, Zion, Harden, Booker, Lillard, Morant. Widzimy, jak na razie te wielkie gwiazdy nigdzie nie odchodzą. James Wiseman, 24 punkty, kurde. Ciekawe, czy w rzeczywistości tyle James Wiseman kiedyś będzie miał taki sezon. LeBron James, chciałem sprawdzić, ile ma punktów, no ale oczywiście się nie da. Tutaj widzimy już Golden State Warriors, 3 lata, kiedy jego tutaj nie ma. Więc nie sprawdzimy. Jeśli chodzi o debiutantów, Amone Bates jest najlepiej punktujący po Mike Williams, Wembanyama, który jest Rookie of the Year. No silna klasa draftu. Te pierwsze trzy miejsca tutaj Chris Livingston też może być fajny, Sky Clark, Amari Bailey, myślę, że jeszcze bardziej tutaj pokaże swoje umiejętności w przyszłości. Adebona, Dior Johnson, myślę, że też powinien się jeszcze bardziej rozwinąć. A na 20 miejscu Darik Whitehead. No myślę, że Whitehead to może być naprawdę fajna opcja. Tak samo jak Jabari Smith dziura. No to przechodzimy do playoffów. Sacramento jest w playoffach na przykład. No to bardzo ciekawe te playoffy. No i co my tu mamy? Charlotte wygrywa. Charlotte, Indiana, Boston, Miami, Pelicans, Memphis, Clippers, Sacramento Kings. W finale mamy konferencji Clippers z Pelicans, Charlotte z Miami. Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans, czyli dwie najlepsze drużyny w swoich konferencjach. No i mistrzem NBA w sezonu 2003-2004 zostaje chyba znowu New Orleans Pelicans, chyba drugi raz z rzędu. I Zion Williamson znowu MVP. No Pelicans stworzyli sobie jakąś niesamowitą drużynę.
A po prostu w 2K Pelicans są tak przehypowani przez Ziona, że będą wygrać tutaj mistrzostwa. Zobaczymy też w innych karierach, jak to będzie wyglądać. Tego chcę dzisiaj nagrywać odcinki. Potem nagrywać jeden odcinek dziennie, postaram się wrzucać. Może nie w dziennie, ale będę dziennie nagrywał odcinek. Od razu sobie go montował, dograł go i go będę wrzucał. Chciałbym skończyć już tą karierę i zacząć nową, bo się trochę przedłuża. No i dobra, Rick Carlisle przechodzi na emeryturę, tak samo jak Dwayne Casey z tych takich ważniejszych trenerów. My tutaj, co? No nie mam trenera. Szukałem trenera. Stwierdziłem, że zatrudnię sobie na trenera Mike'a D'Antoniego, czyli jego asystenta. A jako asystenta będziemy szukać jakiegoś nowego trenera. Może być Paul Gasol, czemu by nie? No Gasol swoim doświadczeniem powinien tutaj swoim doświadczeniem z parkietów NBA. Może coś tam nam pomoże bardziej. Czemu by nie? I czy jeszcze jest CFO szukamy? Nie, nie szukamy. To czemu ja czemu? Co ja tak tutaj robię? Przedłużam te oczy. Nie, dobra, spoko. No i przechodzi do draftu. Draft 2024 roku. To ten draft, w 2K mamy przehypowanego LeBrona Jamesa Juniora z pierwszym numerem. Nie ma bata, że w 2024 roku James zostanie wybrany pierwszym numerem. Sądzę, że druga, trzecia dziesiątka na ten moment, albo druga runda, ale może to w przyszłości się zmienić. Deshaun Wagner. Ale chyba będę nagrywał jakiś materiał, ale dobra. New York Knicks wybierają Carlyle. Kolejny point guard. Trzy pierwsze wybory, trzech rozgrywających. To jest bardzo ciekawy draft. Z numerem czwartym Oma Biliew z Gonzagi. Power forward. A z numerem piątym do aktualnych mistrzów NBA. Zobaczcie, jakie oni mają piki. Elijah Fisher z Kanady. I to powinien być naprawdę dobry wybór dla nich. Ja tu chciałem w ogóle jakieś chyba trade zrobić z Markkanenem na przykład. Jakie opcje miałem? No i miałem jakieś propozycje. No może ten Middleton by był fajny, ale jego kontrakt trochę jest zabójczy. Jimmy Butler, no to by było fajne, ale jego kontrakt też jest zabójczy. Szkoda się chyba ładować. Russell, no spoko, ale ja mam rozgrywającego. No, Shai by mógł grać jako SG, ale Marvin Bagley Jr., czyli ten, który został wybrany przed Youngiem i Doncicem. Keldon Johnson, no. Nie było wielkich opcji, wam powiem. Mikal Bridges, oh my gosh. Chris Evington. No. Nie. Czy tutaj za Bol Bola szukałem jakichś wymian? Shai'a nikt nie chciał. Dobra, przechodzimy do mojego piku. Mam dziewiąty pik. Słabo. No i co? Matt Bellway, Jade Nicholson. Tak sobie patrzyłem jeszcze. Ryan Beverly, Matt Beverly. Obaj na power forwardzie grają na czwóreczce, więc ja wybieram shooting guarda z Kentucky, Jadena Nicholsona. Myślę, że to będzie dobra opcja. Ale myślę, że też będę musiał się trochę pozbywać zawodników, jakiejś wymiany. Mam trochę za dużo tych młodych, czas trochę jeszcze jakichś weteranów, jeszcze Fostera czy Durena. Pozbyć się, czas na jakichś weteranów. Babacar Sané, power forward z Senegalu, 22 pikiem, trafia do mnie. No i przechodzimy do końca tego draftu. Tutaj mamy overale, 69 ma LeBron, Juniorek. Ale jeszcze co, Jalen Lewis, Patrick Nicholson. No 76 overall, to jest spoko. No Beverly miał więcej, ale czy ja potrzebuję takiego zawodnika pod kosz? Mam. Myślę, że mam. Nie ma co dublować. No wybrałem sobie Sané potem, ale 75 overalla Sané. To myślę, że jest naprawdę dobry wybór i to będzie dobry zawodnik w przyszłości. Jak do nas dołączy z Senegalu. Team opcje, no George zaakceptował, ale ten kontrakt nas zje 48 milionów, no i będzie znowu trochę martwi na rynku wolnych agentów przez te moje fatalne decyzje, bo źle zarządzam tym klubem, dlatego się nic nie osiągnąłem, takie mam wrażenie. LaMelo Ball, no da, ja nie mam pieniędzy w ogóle, ja nie mam pieniędzy. Patrzcie, jakie, nie są takie może mocne nazwiska, LaMelo Ball MVP. Ale w ogóle nie mam pieniędzy na nazwiska, na nikogo nie mam pieniędzy. Jeśli chodzi o mój skład, potrzeby rozgrywającego najbardziej rezerwowego. Więc no co? LaMelo Ball, fajnie by było. Nierealne. Paul George, no bez Paula George'a nie mam pieniędzy.
Więc szukam jakiejś taniej opcji. Może Johna Walla, którego w pierwszej sezonie wywali. Może Derrick Rose. Może Derrick podpisze na jej kontrakt. Bogdanowicz. Nie był to najlepszego. Jaren Clarkson. Why not? Co my tam jeszcze było? Tu chyba nikogo ciekawego nie było. Ten Martin niech wraca. Martin daje coś z ławki. No i off-season się zakończył. Jeśli chodzi o kontrakty, zaraz zobaczę, jaką podpisałem. Może było fajnie, może nie. Paul George ostatnio kontraktu i spada, może go wymienię. Shedius Alexander 3-letni kontrakt jeszcze. Markkanen z Bolem też się im kończy kontrakt. No i tak naprawdę reszta składu nie powala. Clarkson, Nicholson, Whitehead, Jabari Smith. I tu się zacięło pewnie, bo po co? Cięło, ja tego nie usuwam czasami, nie. Już nagrywam głosy, już mi się nie chce tego renderować, albo chyba zaraz to zetnę, bo to jest właśnie brak profesjonalizmu, jaki mam w sobie. No dobra, no co, będę się z wami powoli żegnał. Jeśli podoba wam się ten odcinek, to łapeczka w górę. Teraz rzucam ten odcinek, a następny rzucę później. Właśnie tutaj widzicie, jeszcze Caruso jeszcze mam. Boże, Duncana Robinsona. No zobaczymy, czy następny sezon będzie lepszy. Gorszego się raczej nie da. No pewnie się da, ale mam nadzieję, że nie. To tyle, dziękuję wam jeszcze raz. Do usłyszenia wkrótce. Piąteczka.